pan Andrzej Olechowski jest pod dużym wrażeniem sytuacji, która się w tej chwili w Polsce dzieje, czyli powodzi na południu Polski. I zgodnie z swoim głębokim bardzo przekonaniem, iż politycy, osoby publiczne w takiej szczególnej sytuacji, kiedy zagrożone jest życie, zdrowie bądź majątek ludzi, nie powinni nadmiernie absorbować swoimi działaniami i swoimi postaciami opinii publicznej, postanowił przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt godzin wyciszyć swoją obecność medialną, co wcale oczywiście nie oznacza, iż nie podejmie działań związanych z tą sytuacją. W imieniu i z upoważnienia pana Andrzeja Olechowskiego skierowałem pisma do wszystkich szefów sztabów, wszystkich kandydatów, wszystkich dziewięciu, z zapytaniem, czy ci kandydaci zechcą wspólnie z panem Andrzejem Olechowskim utworzyć specjalną fundację, która mogłaby być bardzo szybko powołana i która służyłaby zgromadzeniu środków i później wykorzystaniu tych środków do udzielenia wsparcia potrzebującym osobom poszkodowanym w wyniku tej powodzi. Wsparcia takiego, żeby ono jak najbardziej odpowiadało realnym potrzebom, ale również takiego, które byłoby długoterminowe, a nie tylko ograniczone do pierwszego okresu po wystąpieniu powodzi.